Witajcie kochani, ja byłem z Mateuszem w Radomiu i pojechaliśmy tam z tego względu, bo Matim, chciałem z nim jechać ogólnie, ale poprosił mnie tam, żebym pomógł węgiel poprzerzucać u niego w domu i ogólnie jakieś tam drewno ciachaliśmy. I w ogóle tam zapoznałem się z jego rodziną, z jego tatą i siostrą i tam chyba z narzeczonym. Ale to nieważne. Ważne jest to, że uzdrowiłem jego ojca. Jego tatę. Położyłem ręce na tatę Mateusza i został natychmiast uzdrowiony. Aleluja. Jakieś tam miał krosty, które mu tam robiały, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, ospa. Coś tam miał. Ale ja położyłem ręce i został uzdrowiony. Powiedział, że mu bardzo gorąco się zrobiło, że chciał akurat bluzę zdejmować, a ja mówię, że Duch Święty go uzdrowił, że to jest naturalna procedura. I w ogóle Bóg, ja wiem o tym, że Bóg uzdrowił. Druga sytuacja była taka, że podjeżdżamy pod sklep i w ogóle wchodzimy tam do tego sklepu, bo ja sobie bluzę zrobiłem, gromak. I w ogóle wchodzimy do tego sklepu, tam i Jezus w ogóle zapłacił mi za tą bluzę przez Mateusza. Ale w ogóle chciałem sobie zrobić bluzę już od jakiegoś czasu. Można ją obejrzeć albo na mnie, teraz jej nie mam. Ale można obejrzeć ją, nowy klip wydałem muzyczny. Jest na Facebooku i na YouTubie, Andrew Gromak. Prawda jest we mnie, czy coś takiego. W ogóle chciałem wam powiedzieć, że wchodzimy do tego sklepu, a tam w ogóle są gangsterzy. Takie grube ryby, nie? Wchodzimy, ja zaczynam głosić im Ewangelię. Oni tam tak, słuchają. Widać, że szukają tego Boga. I w ogóle tam ten właściciel tego sklepu, szybko się zawinęli ci ludzie. Bo my weszliśmy z taką obecnością do tego sklepu, że w ogóle nikt by nie wytrzymał tej obecności. I w ogóle my wchodzimy i tam w ogóle do 12 w nocy siedzimy z tym facetem w tym sklepie, opowiadamy mu, jakie tam były sytuacje. On robi tą bluzę bardzo dokładnie, dlatego spędziliśmy z nim tyle czasu, bo opowiadaliśmy mu o Bogu. On po prostu też został uzdrowiony, położyłem na niego rękę, bo miał coś z nadgarstkiem. Ale tamci ludzie też to widzieli i byli w ciężkim szoku, że po prostu został ich przyjaciel uzdrowiony. No i tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Amen.